Kiedy mowa o nowotworach, niektórzy zatykają uszy, a inni wytężają słuch. To temat kontrowersyjny, albo niewygodny, albo bardzo wyczekiwany. Nic z tym dziwnego, bo kiedy słyszymy słowo rak, pierwsza rzecz, która przychodzi nam na myśl, to nieunikniona śmierć. W końcu, po dzień dzisiejszy jeszcze nikt na raka leku nie wynalazł. I właśnie dlatego, że lek na te choroby jeszcze nie istnieje, ważne jest, by każdy z nas miał świadomość, jak istotna w tym zakresie jest profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom nowotworowym. Dzięki niektórym nawykom i zmianom wprowadzonym w życie możemy znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych chorób. Dla rzetelności materiału dodam, że działania profilaktyczne nie gwarantują nam żelaznej ochrony przed nowotworami. Natomiast, mówiąc kolokwialnie, powodują wyraźne zmniejszenie ryzyka zachorowania, które wedle badań naukowych często sięga nawet kilkudziesięciu procent. I o tym będzie właśnie dzisiejszy odcinek. Dziś opowiem, jak w maksymalny sposób zabezpieczyć organizm przed rozwojem chorób nowotworowych, usuwając z naszej codziennej rutyny czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania właśnie na te choroby. Ten materiał będzie jednak inny niż wszystkie, gdyż opowiem w nim o tym, które produkty lub też zachowania z naszego życia zwiększają to ryzyko. Z drugiej strony opowiem również o czymś, o czym nikt nie mówi wcale, czyli o brakach oraz niedoborach w naszej diecie, które również wykazują ten sam efekt, co nadmiar szkodliwych i rakotwórczych substancji. A dzisiejsze rozważania rozpocznę od przetworzonego mięsa. Jeśli na przykład na śniadanie spożywacie Państwo kiełbasę lub też parówki, ale te z zawartością konserwantów, bo to jest słowo klucz. Na obiad smażycie burgery, a wieczorem raczycie się kanapkami z idealnie różową i intensywnie pachnącą szynką, to musicie mieć Państwo świadomość, że narażacie się tym samym na większe ryzyko rozwoju choroby nowotworowej. Według przeglądu z 2019 roku spożywanie przetworzonego mięsa jest czynnikiem współodpowiedzialnym za rozwój wielu nowotworów i jest zarazem głównym czynnikiem rozwoju raka jelita grubego. Szacuje się, że każde 50 gramów przetworzonego mięsa dziennie zwiększa ryzyko raka jelita grubego aż o 18%. Ale to nie jedyny lubiący przetworzone mięso nowotwór, jeśli tak to możemy powiedzieć. W bazie badań naukowych możemy natknąć się na publikacje wskazujące na powiązanie pomiędzy spożyciem przetworzonego mięsa a nowotworem piersi. Dlaczego tak się dzieje? Skąd to szkodliwe działanie przetworzonego mięsa? Otóż odpowiedzialne za ten stan rzeczy są nitrozwiązki, które powstają podczas konserwowania czy też peklowania. Powstałe w wyniku reakcji aminokwasów zawartych w mięsie i związków konserwujących substancje, czyli nitrozoaminy, są jednymi z najsilniejszych związków rakotwórczych. Dodać jednak należy, że prócz konserwowania szkodliwie oddziałuje również wędzenie, ponieważ w procesie wędzenia wytwarzają się w mięsie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w skrócie WWA, które również uznano za rakotwórcze. Jednak jak mówiłem na początku tego filmu, nie tylko nadmiary pewnych substancji czy też pokarmów zwiększają ryzyko tych chorób. Powiedzmy teraz o pierwszym niedoborze, którego obecność zwiększa ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Najważniejszym niedoborem, w mojej oczywiście ocenie, który diametralnie zwiększa ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, jest niedobór magnezu. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko rozwoju raka wątroby i, jak sami naukowcy stwierdzają, każde zwiększenie spożycia magnezu o 100 mg dziennie wiązało się z 34% zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka wątroby. To jednak nie koniec. Niedobór magnezu jest również silnie powiązany z jednym z najgorzej rokujących nowotworów, czyli rakiem trzustki. Jak dowodzą sami naukowcy, każde zmniejszenie spożycia magnezu o 100 mg dziennie wiązało się z 24% wzrostem częstości występowania raka trzustki. W końcu należy dodać, że zbyt małe stężenie magnezu w naszym ciele oznacza większe ryzyko rozwoju raka piersi. A teraz od niedoborów ponownie wracamy do nadmiarów. Kolejną grupą związków, których nadmiar w diecie, mówiąc kolokwialnie, dokarmia raka, to cukier oraz rafinowane węglowodany. Co oznacza słowo rafinowane węglowodany? To jest czysta cząsteczka cukru, która została dosłownie wyciągnięta z produktu spożywczego.
To powoduje, że reakcja organizmu na czystą cząsteczkę cukru jest zupełnie inna niż na przykład na produkty roślinne z jego zawartością. Czysty cukier przede wszystkim wchłania się do organizmu w rekordowo szybkim tempie, a to stanowi dla organizmu problem. Jedno z dużych badań wykazało, że osoby stosujące dietę bazującą na produktach o wysokim indeksie glikemicznym, czyli takich, które szybko podnoszą poziom glukozy we krwi, są bardziej narażone na rozwój raka jelita grubego w porównaniu do osób, które rzadko uwzględniają takie produkty w swojej diecie. Ale to niestety nie koniec złych wiadomości, ponieważ naukowcy wykazali również, że regularne nagłe skoki glukozy oraz insuliny o dużej amplitudzie, fundowane przez przetworzone węglowodany spożywane w osamotnieniu, zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi, kolejno endometrium oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego. To m.in. wyjaśnia, dlaczego osoby z cukrzycą są bardziej narażone na niektóre nowotwory, a w tym na przykład na raka jelita grubego, niż osoby zdrowe. Mieliśmy nadmiar rafinowanych węglowodanów w diecie, zatem przejdźmy do niedoborów, które predysponują nas do rozwoju tych ciężkich chorób. Jeśli mowa o niedoborach dietetycznych bądź też niedoborach witamin i minerałów, które niestety pozwalają nowotworom rozprzestrzeniać się w naszym organizmie, to tuż po niedoborach magnezu należy wymienić niedobory witaminy D. Właściwe stężenie witaminy D chroni przed rakiem, ponieważ wzmacnia funkcje odpornościowe. Kolejno spowalnia rozwój przerzutów i w końcu blokuje tworzenie nowych naczyń, które odżywiają komórki nowotworowe. Jeśli mowa o typach nowotworów, których częstość występowania zmniejsza się wraz z prawidłowym poziomem witaminy D w organizmie, to praktycznie możemy powiedzieć, że witamina ta zmniejsza ryzyko występowania większości chorób nowotworowych. Możemy o tym przeczytać w badaniu pod tytułem Promieniowanie ultrafioletowe, które jest źródłem witaminy D w naszej skórze, zmniejsza ryzyko aż 16 nowotworów. W badaniu tym odnajdujemy informacje. Niedawne badania wykazały, że potrzeba od 1000 do 1500 jednostek międzynarodowych witaminy D dziennie, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka i śmierci od 30 do 50%. A od niedoborów witaminy D przejdźmy do kolejnych nadmiarów. Nadmiar czego może jeszcze szkodzić i prowokować rozwój chorób nowotworowych? Otóż spory nadmiar temperatury podczas przygotowywania posiłków może być problemem. Co mam na myśli? Mam na myśli pieczenie w bardzo wysokich temperaturach. W szczególności groźna jest obróbka termiczna powyżej 230 stopni Celsjusza. Zwłaszcza długotrwałe grillowanie oraz smażenie, gdzie prócz temperatury na pokarm oddziałuje również dym. Taka obróbka termiczna przyczynia się do wytwarzania rakotwórczych związków, w tym amin heterocyklicznych i wymienianych już wcześniej wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ale dotyczy to głównie żywności wysoko przetworzonej, pochodzenia zwierzęcego, o wysokiej zawartości tłuszczu i białka, np. czerwonego mięsa. Jeśli zatem nie chcecie Państwo narażać się na obecność tych niebezpiecznych dla zdrowia związków, to polecam przerzucić się na gotowanie, które jest najlepszą formą obróbki termicznej. A skoro już wspomniałem o wysokiej temperaturze, to zanim przejdę do kolejnego niedoboru, to tak w ramach wyjątku, kolejny punkt skieruję do osób, które bardzo często raczą się gorącymi napojami. Drodzy Państwo, ja wiem, że nic lepiej nie rozgrzewa niż gorąca, a wręcz kipiąca herbata, a chłodna czy też letnia kawa jest mniej smaczna niż ta świeżo zaparzona. Ale tutaj warto wiedzieć o jednej rzeczy. Taki wręcz parujący napar uszkadza błony śluzowe przełyku, znacząco zwiększając ryzyko rozwoju nowotworów w tym obrębie. Obserwacje naukowców pokazują, że prawdopodobieństwo rozwoju raka przełyku wzrasta już przy 60 stopniach Celsjusza, a przy przekroczeniu 70 stopni Celsjusza to ryzyko można uznać za wysokie. Jak zatem widać, nadmiar temperatury to istne paliwo dla komórek nowotworowych. No dobrze, mieliśmy nadmiar, przejdźmy ponownie do niedoborów. Do tej pory zdążyliśmy powiedzieć o niedoborze magnezu oraz witaminy D. To dwa najgroźniejsze niedobory, które zwiększają ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Ale to nie koniec. O jakich niedoborach warto jeszcze pamiętać? W poprzednim punkcie o niedoborach umyślnie powiedziałem o witaminie D, by teraz powiedzieć o jej nierozłącznym towarzyszu, czyli o wapniu.
Jak się okazuje, prawidłowe stężenie wapnia oraz witaminy D w tym samym czasie zmniejsza ryzyko wystąpienia wszystkich chorób nowotworowych, w tym w szczególności u pań po menopauzie. Jak czytamy w badaniu pod tytułem Suplementacja witaminą D i wapniem zmniejsza ryzyko raka, w badaniu odnajdujemy informację. Poprawa stanu odżywienia wapniem i witaminą D istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia wszystkich nowotworów u kobiet po menopauzie. A teraz ponownie od niedoborów przechodzimy do nadmiarów. Kolejnym sprzymierzeńcem nowotworów jest nadmierna masa ciała. Należy wiedzieć, iż otyłość to jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju nowotworów na całym świecie. W badaniach naukowych otyłość powiązano z ryzykiem wystąpienia nawet kilkunastu rodzajów raka, a w tym raka endometrium, przełyku, jelita grubego, prostaty oraz nerek. I teraz pozostaje nam odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego otyłość naraża nas na chorobę nowotworową? Otóż tkanka tłuszczowa wydziela czynniki prozapalne, a w tym interleukinę 6. Nie dziwi zatem fakt, że osoby otyłe mają podwyższony poziom czynników prozapalnych w organizmie. A to zachęca komórki do niekontrolowanego podziału, czyli tworzenia komórek nowotworowych. Jednak to nie wszystko. Naukowcy dowiedli również, że komórki tłuszczowe przyczyniają się do wzrostu poziomu estrogenów. Natomiast to z kolei zwiększa ryzyko rozwoju raka piersi oraz endometrium u kobiet po menopauzie. I tutaj pojawia się jedna bardzo ważna wiadomość i proszę wyciągnąć notes i zanotować. Pozbycie się nadwagi oraz otyłości zmniejsza z powrotem ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. A na moim kanale pojawił się ostatnio bardzo ciekawy film na temat tego, jakie pokarmy włączone do diety pomogą stracić zbędne kilogramy. Zachęcam do jego obejrzenia. Idźmy dalej. Gdybym zadał teraz takie pytanie, jakie są konsekwencje siedzącego trybu życia, to na pewno bylibyście Państwo w stanie całkiem sporo o tym opowiedzieć, bo w końcu dość często mówię o tym właśnie w swoich nagraniach. Ale myślę, że nowością dla Państwa będzie to, że siedzący tryb życia wiąże się nie tylko z ryzykiem rozwoju cukrzycy, otyłości czy też nadciśnienia, ale również nowotworów. Jedna z publikacji naukowych dostarcza nam informacji, że każde dwie dodatkowe godziny siedzenia zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów, okrężnicy, endometrium oraz płuc kolejno o 8, 10 i 6%. To powinno nas wszystkich zachęcić do robienia sobie przerwy, na przykład w trakcie pracy i regularnego wprawiania naszego ciała w ruch. I wcale nie mówię tutaj na przykład o joggingu czy jeździe na rowerze, bo to jest w trakcie pracy po prostu niemożliwe, ale na przykład o kilku przysiadach, kilku pompkach czy też kilku wznosach na palcach raz na godzinę siedzenia, kilka powtórzeń. Przejdźmy do kolejnego punktu. Teraz zadam Państwu pytanie. W jaki sposób spędzacie Państwo wieczory? Jestem pewien, że wielu moich widzów zasiada na kanapie przed telewizorem lub też wpatruje się w ekran, leżąc w łóżku. Spokojnie, nie będę znowu robił wykładu na temat szkodliwości siedzącego trybu życia. Chciałbym Państwa jednak ostrzec, że nocna ekspozycja na sztuczne światło, w tym emitowane przez ekran np. telewizora, również naraża Państwa na chorobę nowotworową. Jak możemy przeczytać we wnioskach jednej z publikacji, sztuczne światło w nocy jest istotnie skorelowane z występowaniem wszystkich form raka, a w tym raka płuc, piersi, jelita grubego i prostaty. Nie chcę Państwa straszyć, bo nie taka jest misja tego kanału. Ten kanał uświadamia. Dlatego pokażę Państwu jeszcze jedno badanie, w którym kobiety pracujące na nocne zmiany przynajmniej 3 razy w miesiącu były bardziej narażone na rozwój raka piersi. Dlaczego światło w nocy sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych? Otóż światło emitowane w nocy zaburza syntezę oraz produkcję melatoniny, która jest potężnym przeciwutleniaczem, a właściwości przeciwutleniające melatoniny zmniejszają ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Co jeszcze sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych? Bardzo nieoczywistym czynnikiem jest negatywna i słaba higiena jamy ustnej. Tutaj zaprezentuję Państwu badanie, w którym dowiedziono, że osoby zmagające się z zapaleniem przyzębia są bardziej narażone na rozwój nowotworów, zwłaszcza raka płuc i jelita grubego. W jeszcze innych badaniach złą higienę jamy ustnej, krwawienie dziąseł, choroby przyzębia, a nawet brak uzębienia
powiązano z większym ryzykiem rozwoju raka jamy ustnej, choć tutaj dla rzetelności materiału należy dodać, że jest to dość rzadki nowotwór. A na koniec tego filmu ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek do reklamowania preparatów niewiadomego pochodzenia. Mój wizerunek, wizerunek pani Skrzyneckiej czy też Cichopek, oszuści wykorzystali do promowania preparatu Ketoslim oraz Acardin. Oszuści bezkarnie wykorzystują moją twarz do promowania dziesiątek niewiadomego pochodzenia preparatów. Od preparatów na pasożyty, po maści na ból stawów. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne witaminy oraz suplementy, czyli suplementy marki Scocellas, odnajdziecie Państwo w zielarniach, w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością oraz, co ważne, na mojej oficjalnej stronie marekscocellas.pl, do której link umieszczam w opisie filmu. Zatem kolejnym razem, kiedy zobaczycie Państwo moją twarz doklejoną do reklamy na stronie innej niż mój kanał na YouTubie, to proszę się nie dać nabrać. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.